Electrosis, maximum energy level increased. 6 na 9! 6 na 9! 6 na 9! 6 na 9! Tu, 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 tu. Bo wiecie, tu chodzi o te. Ten słynny seks. Zarąbiście. To mogę opuścić te piękne ogrody botaniczne, których udało mi się zdobyć śliczną umiejętność niebycia podpalanym przez cały czas. Dobrze zatem. Dobrze było. Dobrze było. Status destroyed. Więc jest super. Wręcz wracamy na górę. Okej. I tak, ja za niedługo pewnie będę kończył streama. Ale jeszcze sobie tutaj pochodzę Karionem. Więc możecie mi dać znać, jak ucieczka zacznie streama. Natomiast ja tutaj dalej będę jeszcze sobie chodził Karionem. Tylko jeszcze tak, tak, pach, rym pym pym. Zrobione wszystko. Bo wiecie, ja sobie tutaj cykam, klikam, zapisuję rzeczy, żebym wiedział, kiedy jest jaki moment i... Okej. Okay. Byłem w lewo, tam były ogrody botaniczne. Jak pójdę jeszcze w dół? Co tam znajdę na dnie? Nie? Dobra, tu były ogrody botaniczne. Na dnie są ogrody botaniczne. Bardzo śliczne, botaniczne ogrody. Ogrody. Czyli przechodzę tam w lewo wtedy. Tu jest rura w górę. Przejdźmy w prawo zatem. Tu jest Leviathan Reef Base. A to już jest zrobione na 100%. A tutaj w prawo. Gdzie ja się znajduję? No powiedzcie mi, mapo kochana. Gdzie ja tutaj przylazłem? O nie, znowu jestem w tym śmietniku. Znaczy to nie jest ten junkyard. Jednakże trochę tak. Military junkyard. Jest obok. Czy wyjdę tam? Po lewo? Po lewej? Po lewo? Nie, jestem na Wastelandach. Wastelandfieldach w sumie. Wastelandfieldy, Chesterfieldy. Czy jakoś tak. Tak brzmiały te rymy. Dobrze, idźmy na military junkyard. Zdecydowanie tutaj military junkyard. I pójdę w dół. Pójdę w dół. Pójdę w prawo. W prawo nic nie ma. Mogę się podenerwować swoim stworem. Dobra, tam jest w lewo jedno z miejsc, które już odwiedzałem. I tak, pójdę najpierw tu. Tutaj byłem, zapiszę grę. No tak, w razie czego. Warto jest czasem zapisać. Szczególnie jak nie ma autozapisów. Dobra, tutaj pójdę na Hazardus. To ja nie chcę. Nie chcę na Wasty. Więc tak. Pójdę w lewo. Pójdę w lewo i w dół. Tutaj nie przejdę. Więc tu w lewo. Tutaj byłem, w lewo nigdzie nie przejdę, to w górę. I wyszedłem tędy dołem, tędy górą. Jest ogarnięte. Super, super. Super, tylko że no nie. No właśnie, no nie. Stąd mogę się jedynie wrócić. Jeżeli ja się dobrze orientuję. Z powrotem do tego miejsca. I tutaj w dół, gdzie stamtąd z dołu też się wróciłem.
Bo jest ten Hazardus. No i tutaj byłem i też się wróciłem. Tu mogę się zesquizować, ale tego nie chcę, więc pójdę w lewo. Idąc w lewo, doszedłem do tego miejsca i idę dalej w lewo. I w dół. Jestem tu. Tu już byłem. No nie, no to muszę iść na te hazardy. Dobra, dajcie, zakręcę ruletą i będzie. To nie tędy? Panie kochany, ja na hazard przyszedłem, a tu mi nie mówisz, że nie tędy? Co to za miejsce? Dobra, to tędy na hazard. Na hazard! No dawaj! Glucie przybrzydły. Mogę się sesquizować na hazard. Ale ja nie chcę. Ponieważ chcę znaleźć to pomieszczenie. Tylko, że ono jest w innym miejscu. I mnie tutaj oszukują cały czas. Gdzie? Czy ja wróciłem tam, gdzie byłem? No oczywiście, że tak. Wróciłem do junkyardu znowu, no. Nie mogę już. Nie mogę już po prostu z tymi wasteland... Nie wiem czym. Nie umiem się tam dostać. Nie umiem i koniec. Znajdę sobie inne przejście, gdzie indziej i będę się tam dobrze bawił. Dobra, lecimy w dół. Okej, tutaj byłem przed chwilą. Tu byłem przed chwilą. A co będzie, jak pójdę w prawo? Gdzie tam dojdę? W prawo, w prawo. W prawo, w prawo, w prawo. Okej, dobra, czyli wróciłem tu. Człowiek uczy się przez całe życie. Szczególnie tej mapy, gdzie nie ma mapy. I dziwić się, że jest tyle części Aliena, skoro Alien przecież też nie miał mapy. Skąd on miał znaleźć tych wszystkich ludzi na tym Nostromo i... No nie Stromo. Gdyby było mniej Stromo, to przecież by mu było łatwiej też. A tutaj gdzie pójdę? Okej. To wcale nie ciekawe miejsce. Wcale nie ciekawe, nie podoba mi się tu. Tam chcę. Przejdę tu. Prawo. O, jest! Jest korek. Jest korek. Jest containment unit number 6. Go for it. Targaj dźwignię. O kurczaki. Ja chcę tu się dostać, żeby się zmniejszyć. Ziomy, ja chcę się zmniejszyć. Dajcie mi się zmniejszyć. Muszę być mniejszy. Znajdźcie mi dziurkę, gdzie będę mógł przejść i będę mniejszy. Okej, to tu. To jednak nie było takie trudne. Okej. Oddaj kratę.
Wandalu. Czy to mi otworzy przejście? To mi otworzy tu przejście. Tutaj zamknie mi to wejście. Nie mam co depozytować, ja tu muszę nabyć biomasę, nie depozytować. Okej, ale jak sobie zdepozytuję, otworzę, zamknę, otworzę. Żryj! Żryj! Żryj biomasę, rośnij. Rośnij duży, okrąglutki. Baloniku, mój malutki. Rośnij duży, okrąglutki. Prądu się najedz. A nie wstydu. I tak. Tutaj zamykam, tu otwieram. Czy to se przepłynie? To se przepłynie. Kurczę. Widać, że to mądry człowiek planował. I... powiem wam, że to jest jedna z fajniejszych gier, jakie w ogóle grałem chyba w życiu. A to jest polska gra. To jest polska gra. To nie jest byle co. To jest polska gra. No. Electrosis. Maximum energy level increased. 6 na 9. 6 na 9. 6 na 9. 6 na 9. Tu. Bo wiecie, tu chodzi o te. Ten słynny seks. Dobra, czyli już te science'y zrobiłem. Super, super. Widać tutaj żuław nieposkromiony, nie zatrzymany. Nie dotrzymać kroku mu może nikt. A jeszcze jak pięknie po polsku nie potrafi powiedzieć zdania. Tylko jakimś łamańcem językowym tutaj was raczę. Ach, wspaniale. Show mi to przejście. Ja chcę tam dostać się w lewo, bo ja tam widziałem fajne rzeczy. O, tu. Uzbrojone warfare. Facility. To bym chętnie wybombił. To przejście dolne. Ale potrzeba mi tej bomby przyczepnej do mnie. I żeby ona była blisko. Tak, bo tutaj widzę, że jest światełko. Tutaj jest pozamykane. Tu jest pozamykane, tak. Tak, wy myślicie, że mnie zrobicie? Ej, gdzie jestem? A, tak myślałem, żeby tu porobił, a ja tutaj, jak kurczę. O, wycwaniury takie, te. Tutaj to muszę wybombić. Gdzie jest ten pikacz bomba? Gdzie jest pikacz bomba? W górę? Tu jest! Najpierw trzeba się naładować. Urwać klapę. Mam maksymalne to. To mi starczy na długo. Dobra, nie zdążyłem. Jeszcze raz. To jest ten sposób. To jest to, co ja tu muszę zrobić. Jestem na... dużo procent pewien, że to o to chodzi. Tak jest! Niepowstrzymany, nieposkromiony. Wow! Containment number 8! Ale ze zwykłymi drzwiami to sobie już się radzi. O. No to zaraz zrobimy tam rajdzika. A tymczasem co tutaj jest za moc? Electrosis, maximum energy level increased. Czyli jeszcze więcej energii mogę łapać. Jeszcze więcej, jeszcze lepiej. Dobrze, to tutaj w prawo. W prawo tu jeszcze nie byłem. Cyk! Co to jest za miejsce? Co to jest za podejrzane miejsce? Dobra. Tu mogę się...
zmakaronić. Trochę jak jakiś taki filofun. Się zmakaronić mogę. Ale ja już tu walczyłem. Ja już tu walczyłem, ja już nie chcę walczyć z nimi. No. O, mogę dwa naraz atakować. Świetnie. Świetnie. Pokazałem im, kto raki zimuje, ten... kto raki zimuje, ten coś tam... Nie wiem. Niekoniecznie to było przemyślane zdanie. To nie było przemyślane zdanie. A no nie, no tędy muszę iść. Muszę iść do góry. No to jest jedyne wyjście, jak ja dobrze pamiętam stąd. Do góry. Do góry. Czy inaczej ja tędy stąd nie wyjdę? Czy muszę gdzieś zawrócić? No to w dół. No to w dół. No to w lewo. No to w lewo. Ale mogę tu zrobić... Nie tu w górę, tu w górę. Tu w górę i... dotrzeć do zapisu, który będzie przy... jakimś miejscu, którego jeszcze nie odwiedzałem. Yikes. O yikes. Dobra, muszę powtórzyć ten etap. Super. Brawo, brawo. Brawo dla mnie. Brawo dla mnie. Brawo dla mnie, tutaj wchodzę. Tu rozwalam, rozwalaj, rozwalaj. Prądek zwiększony 7 na 9. Jeszcze dwa mi gdzieś zostały. Tylko muszę nie dać się tutaj sam oszukać przez samego siebie. Ale tak, bo tutaj są te goście do rozwalenia. Ja je wolę rozwalić. Tak na zapas. Tak na zapas, ja bym kiedyś tu wrócił i by się okazało, że... Ej, ziomy, tutaj są dalej mechy. Co ja zrobię w takiej sytuacji? A ja powiem, no mechy i porosty. No i nic nie zrobię. Będę płakał rzewnymi łzami wtedy. Że tego nie zrobiłem wcześniej. I teraz tak. Jak będzie coś z prądem, ja muszę się nażreć tego prądu w razie czego. Bowiem ja łażę bardzo nieostrożnie. Łażę bardzo nieostrożnie, a tutaj jak są te wybuchające dźwignie, raczej te małe dziady wybuchające, to ja wolę być nażarty prądem, żeby zawsze móc odpalić sobie tarczę. A nie wpakować się gdzieś i umrzeć. Dobra, mogę najpierw sobie zapisać. To przynajmniej będę miał mniej łażenia. Mniej łażenia to zdecydowanie jest lżejsza rzecz. Jak jest mniej łażenia od śmierci, to nie muszę nic. Muszę znaleźć wyjście. Nie pamiętam, gdzie tu jest wyjście. Ajajaj. Jest zapis.
To zapiszę w razie czego, jakbym znowu się nadział na dzidę wybuchową. Dobra, tędy przyszedłem tam. To w prawo. Zapis, odnowienie żyćka i szukanie wyjścia. Okej, to jestem tu. Tam jest oko. Przełażę tam, skwizuję się. Wychodzę. I teraz tak, znaleźć tutaj najbliższy zapis i jesteśmy w domu. Jest Frontier Highlands. Tutaj jest to, tutaj jest to. Tutaj jest Destroyed. Dla Power Plant. Tutaj gdzie zejdę? Jestem na tej pustyni. To jest pozamykane. Czyli może gdzieś jak pójdę dalej? Pójdę dalej. Znaleźć miejsce. Dobrze. Chyba jednak nie pójdę dalej. Będzie to koniec mojego łażenia. Będzie to koniec karionowania. Więc ja mam nadzieję, że jesteście content z tego, co mi się dzisiaj udało zrobić. Bo znalazłem parę tych pokojów. Parę dodatkowych mocy. I co? Ja się z wami żegnam.